serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na miejsce. Dzisiaj na poszukiwaniach jestem ponownie w Horodle. Takie duże pole, na którym chodziłem również z Xterką wiosną. To był chyba drugi wypad z Xterką mój w ogóle. Pamiętacie taki film, gdzie chodziłem w śniegu jeszcze troszeczkę. Wtedy jakiegoś srebrniaczka, jakąś część talara znalazłem. To jest właśnie to samo pole, tylko że wtedy nie było całe dostępne, teraz jest, więc tutaj dzisiaj będę działał. Pierwszy fancik i znalazłem coś takiego żelaznego, jakiś taki krążek. A teraz patrzcie, co znalazłem. Taką chyba jakąś wielką monetę, tylko się odwrócę, bo wiatr wieje z tej strony. O tak. Program, z jakim chodzę. Program Pole 1, częstotliwość 5 kHz, bo chcę sobie troszeczkę dzisiaj głębiej pokopać. Taka monetka, zobaczymy, co to wyszło. Obok, praktycznie na tej wysokości, tylko w tamtym roku chyba liczny znak znalazłem, czyli taki carski nieśmiertelnik, dosłownie od tego miejsca może 5 metrów, ale póki co na tym nic nie widzę, nie wiem, czy to moneta jest, czy coś innego. Zobaczymy po umyciu. Tak czy tak, kawał koloru. A teraz wyszedł kawałek rozwalonej łuseczki od mauzerka. A teraz znalazłem kawałek starego jakiegoś scyzoryka. Trafiłem jakiś medalik. Zobaczymy, czy coś widać na nim. Tam widać jakiegoś świętego. Chyba aluminiowy będzie. Tak. Ale nawet nie najgorszy stan. Trafiłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to jest. Chyba PRL. Tak, 20 groszy z PRL-u, ale troszeczkę w
wygięte. Trafiłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to. Co to może być? O, za wiele to na niej nie widać. Ale może po umyciu uda się rozszyfrować ją. Znalazłem coś malutkiego. Ciekawe, co to będzie. Materiał chyba. Chyba ołów. Może to jakaś plomba. Wygląda mi na jakąś plombę. Zobaczymy po umyciu, czy będzie widać jakieś sygnaturki. A teraz dla odmiany wyszła taka rozwalona łuseczka, tym razem jakiś musinek. Trafiłem teraz jakąś monetę. Zaraz zobaczymy, czy coś będzie widać na niej. Wytarta trochę z tej strony tutaj. Coś się rysuje na niej. Za dużo to nie widać. Teraz miałem taki ładny sygnał i chyba znalazłem jakiś dzwoneczek. O, tam Rafał też coś namierzył. Sporo ziemi jest. Jakiś taki mosiężny chyba ten dzwoneczek. Tak, kolorek. Trochę wagi jest. I coś znalazłem. Ale co to może być, to nie wiem. Jakby tutaj rysował się jakiś krzyż. Patrzcie. Ale możliwe, że po umyciu z tej strony również. Możliwe, że po umyciu dopiero będzie wiadomo, co to jest. Trochę jest to uszczerbione. No ale ewidentnie widać krzyż jakiś taki. I wyszła kolejna rozwalona łuseczka. Trafiłem jakąś monetkę. Była na głębokości około 15 cm. Patrzcie. Jest w tej grudce ziemi. Zobaczymy, co to jest za moneta. Może uda się rozszyfrować, a może i nie. O, stan słaby tej monety jest. Niestety. Niestety, nic nie widać na niej. A szkoda. Trafiłem kolejną łuseczkę. Tym razem mauzerek, ale jak widzicie, ładnie wygięty. A tymczasem wyszedł pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. Znalazłem kolejną monetę. Zobaczymy, co to będzie. Troszeczkę się zachmurzyło, ale fajnie jest, bo nie ma już takiej lampy. Jest po godzinie 15. A chyba teraz to wam nie powiem, co to za moneta, bo jest zbyt zaklejona. Może na podsumowaniu. Teraz trafiłem jakiś guziczek. Sprawdzę, czy łóżko będzie. Ale coś nie widać jego. Chyba będzie urwane. Może wygięte tylko. Chyba urwane łóżko. Ale wygląda mi ten guzik na jakiś z artylerią. O kurczę. Patrzcie, jaki guzior. Aż mi wypadł z wrażenia, z ręki. Gorący granat. Taki guziczek, proszę bardzo. Znalazłem jakąś malutką monetkę. Zaraz zobaczymy, czy uda się rozszyfrować. Możliwe, że to będzie jakaś boretyneczka. I wykopałem ciekawy sygnał. Ładnie brzmiał od razu. Patrzcie. Pierwszy sztych i jest taka duża monetka. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Może uda się od razu rozszyfrować. A może i nie. No, widać chyba jakąś postać na tej monecie.
Ale za wiele to nie widać. Z drugiej strony. Może na podsumowaniu się uda rozszyfrować. Ale tak czy tak, kawał monety. Kończymy poszukiwania na dzisiaj. Słoneczko dało nam trochę popalić. Wypiliśmy 4,5 litra wody, więc było dosyć ciepło. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i złom z tego wypadu. Jak widzicie, bardzo dużo tego było tym razem. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od prawej. Takie elementy jakieś mosiężne. Widzicie, troszeczkę kolorku wyszło. Taki dzwoneczek, zapewne jakieś zwierzątko nosiło sobie na szyi. Łuseczki karabinowe stane, widzicie, bardzo słabe. Dwa czubeczki ołowiane. Medalik aluminiowy. Raczej współczesny. Co tam mamy dalej? Dwie kuleczki ołowiane, prawdopodobnie szrapnel, dwie monetki z PRL-u, pięć monetek praktycznie nieczytelnych, możliwe, że ta to jest jedna kopiejka, plomba ołowiana, ale niestety nic na niej nie widać, boratyneczka jedna, guzik Rosja Carska, widzicie tutaj gorący granat, wzór guzika 1857. Guzik nie posiada łóżka. Jest urwane. Ale fajny guziczek. Lecimy Rosja dalej. Carska oczywiście. Kopieczka jedna. Jedna druga kopiejki. Pięć kopiejek, ale jak widzicie stan bardzo, bardzo słaby. Nic nie widać na tym momencie. Jeszcze jest tutaj uszkodzona. Taki duży krążek po prostu. I na sam koniec Austro-Węgry. Jeden krajcar, trzy krajcary, ale widzicie, stany bardzo słabe. I na sam finał krzyż wojskowy Karola I, 1916 rok, oczywiście Austro-Węgry. Stan tego krzyża, jak widzicie, jest bardzo słaby. Ledwo się trzyma, ale tak czy tak, fajny fancik udało się odnaleźć. Wypad bardzo udany. Troszeczkę tych fantów udało się wykopać. Na tych poszukiwaniach byłem z chrześniakiem Rafałem, ale Rafał się trochę wstydził, więc nie chciałem go dawać na kamerkę. Ale sobie też z wykrywką śmigał razem ze mną po tym poletku. Plany na najbliższe poszukiwania są takie, że będę troszeczkę więcej chodził w Horodle, w Łuszkowie i za Chrubieszowem taka miejscowość, która się zwie Cachryń. Więc tam będę sobie troszeczkę śmigał, ale w marcu tak czy tak od czasu do czasu będę coś poszukiwał. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was, cześć!